Witam wszystkich w niedzielę. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat suplementacji i suplementów, które ja polecam, aby przyjmować, żeby Wasza skóra się poprawiła. Zapraszam do oglądania. Pierwszym suplementem, który na pewno wszyscy w tym momencie już wiedzą, co to będzie kolagen. Słuchajcie, uwielbiam kolagen. Kolagen to jest coś, co naprawdę daje wielką różnicę, jeżeli ktoś pije go z ręką na sercu codziennie. Ja akurat uwielbiam kolagen z DuoLife, dlatego że jest to produkt, który jest po pierwsze w formie, co dla mnie najważniejsze, w formie płynnej. A dlaczego? Dlatego, że wiecie co, ja próbowałam wiele kolagenów, kolageny, które są w proszku, no to trzeba gdzieś tam rozpuszczać, to jest niedobre, nienawidzę tego pić, poza tym zawsze trzeba rozpuszczać minimum w połowie szklanki. Jeżeli chodzi o tabletki, to trzeba tych tabletek też nabrać nie wiadomo jak dużo, a jeżeli chodzi o kolagen właśnie tego typu, to jest po prostu prosta, szybka sprawa, bo się go piję jeden kieliczek, albo jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze stawami, albo ma jakiś zabieg i chce taki boost sobie dać, to dwa kieliczki, takie wiecie, 250, Boże jedyny, jak ja mam kieliszki w domu, 50, takie wiecie, szociki, to naprawdę wystarczy i daje bardzo fajny efekt. Dodatkowo DuoLife jest firmą, która bardzo mocno stawia na jakość, więc wszystkie produkty, które są, jakby wchodzą w skład ich, jakby wszystkie składniki, które wchodzą w skład ich produktów, są z farm ekologicznych. Te farmy muszą 7 lat nie używać żadnych nawozów chemicznych z metalami ciężkimi itd., żeby taki certyfikat dostać i dopiero oni wtedy jakby od nich biorą te substancje i składniki, które potem są finalnie w ich suplementach. Dlatego ja bardzo ufam tej firmie i ją lubię. Smak jest ok. To jest taki smak trochę mango, passion fruit, ale i tak pod koniec podjeżdża rybką, więc nie ma co się oszukiwać, że nie, bo tak. Ale ogólnie z tych wszystkich, które piłam, najlepszy. Kolejną rzeczą to jest coś, co na pewno ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, widzieli, bo nagrywałam o tym szybkie stories. Jest to olej lniany. Ja olej lniany piję już jakiś czas. Poprawiam swój profil lipidowy, dlatego że miałam bardzo słaby profil lipidowy i w tym też czasie zaczął pojawiać mi się trądzik. Nie sądzę, żeby to był przypadek. Odkąd piję olej lniany, nie mam z tym problemu. Poza tym ja mam też problem ze suchą skórą, suchymi paznokciami i suchymi włosami z powodu tego, że mam niedoczynność tarczycy. Więc ten olej mi bardzo, bardzo pomaga. Dlaczego olej lniany? Bo wiem, że dziewczyny piją olej z czarnuszki i innego rodzaju oleje. Olej lniany ma najwięcej kwasów omega-3, które właśnie są tymi kwasami poprawiające nasz profil lipidowy. I ja wszystkim moim pacjentom, którzy mają trądzik, zawsze polecam i proszę, żeby zaczęli pić olej lniany. To jest 1 gram na kilogram masy ciała. Pamiętajcie tylko, że olej lniany trzymamy w lodówce, w zimnym, chłodnym, ciemnym miejscu. I on od otwarcia jest ważny miesiąc bodajże, z tego co mi się wydaje, więc nie należy kupować tak dużych pojemności. Akurat ja kupiłam większą pojemność, dlatego że dzielę się z kimś, odlewamy połowę, ale ogólnie jeżeli pijecie sami, to polecam kupić 250 albo w ogóle taką małą pojemność, dlatego że po prostu szkoda wyrzucać produktu. Też olej lniany, bardzo ciekawe, jest bardzo fajnym olejem do olejowania włosów, jeżeli ktoś ma włosy średnio porowate, tak jak ja, to naprawdę daje przepiękny efekt, więc bardzo mocno polecam. Ale olej lniany i kolagen to są takie moje top suplementy, jeżeli chodzi o skórę. Słuchajcie, kolejną rzeczą to jest, bo wiecie, w tym momencie na rynku jest bardzo dużo różnych proszków magicznych i tak dalej, ale nie zawsze te proszki są naturalne. Ja używam takiego proszku, który się dodaje do smoothies i do koktajli i to jest Your Superfood. Jest to firma, która jest też na Amazonie. Sądzę, że jak wpiszecie tą firmę w Google, na pewno Wam wyskoczy. Jest to produkt, który nazywa się bardzo obiecująco, bo nazywa się Forever Beautiful, ale jest to po prostu miks antyoksydantów. Taki miks też możemy sobie zrobić sami, bo mamy tutaj, już Wam mówię konkretnie, co mamy. Mamy nasionka chia, mamy acai, mamy acerole, mamy makę, mamy liofilizowane berries, czyli to są owoce leśne. Berries to są wszystkie truskawki, jagody, maliny i te wszystkie takie owoce leśne, które są bardzo wysokie w antyoksydanty. I jak to otworzycie,
to ma taki bardzo ciemny, nie będzie tego widać, taki bardzo ciemny, śliwkowy kolor. Jak się to dodaje do smoothies, to bardzo często farbuje i właśnie jest taki kolor, powiedziałabym, właśnie ciemny. I to jest po prostu nic innego jak bomba antyoksydantów, które mają za zadanie zwalczać wolne rodniki, mają za zadanie spowodować, że nasza skóra będzie zdrowsza, bardziej lśniąca. Jest tutaj też dużo witaminy C. Witamina C jest bardzo ważna w momencie, kiedy przyjmujemy kolagen, bo kolagen bez witaminy C nie jest w stanie być przyswojony. Akurat w tym kolagenie z Duo Life jest witamina C w środku, więc nie musicie dodatkowo suplementować. Ale jeżeli chodzi o inne kolageny, takie na przykład w tabletkach, to warto o tym też pomyśleć i pamiętać. Więc tego typu wszystkie smoothies są bardzo fajne. Ja jak mieszkałam w Polsce, kupowałam też w Rossmanie, na tej dziale z żywnością był taki właśnie miks zielonek. I zielonki są również bardzo fajne, żeby pić je, żeby dodawać do koktajli. Co prawda nie wszyscy lubią ten smak, ale uwierzcie mi, naprawdę przepięknie one oczyszczają organizm, przez co nasza skóra wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jeżeli ktoś ma duży problem z trądzikiem, to nie polecam teraz, nie wiadomo ile wydawać pieniędzy na kosmetyki, ale bardziej polecałabym Wam skupić się na tym, co jecie i popracować troszeczkę nad swoją dietą. Więc właśnie czyste jedzenie, nieprzetworzone, dużo omega-3 i mało cukru, mało sody, dużo wody, a się zrymowało. I naprawdę będziecie widzieć efekty. Więc ja takie tego rodzaju dodatki do smoothie bardzo polecam, ale jedyne co, musicie sobie zerknąć w skład z tyłu, czy nie ma tutaj żadnych substancji chemicznych. Bo w tym wypadku tutaj naprawdę nie mamy nic takiego, wszystko jest 100% organiczne, 100% ekologiczne, bez żadnych substancji itd., itd. Więc naprawdę warto coś takiego sobie dodać, bo dodatkowo wzmacniamy i podkręcamy ilość różnego rodzaju antyoksydantów, które przyjmujemy. A zazwyczaj, jeżeli ktoś je jedzenie takie wysoko przetworzone, to te składniki aktywne i te antyoksydanty no, na pewno są, że tak to mówimy, na ubytku w takiej osoby organizmie i to też od razu widać po skórze, widać po włosach i widać ogólnie po samopoczuciu. Dobra kochani, dzisiaj to taki szybki, krótki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, co Wy tak naprawdę używacie, co Wy tak naprawdę bierzecie i co polecacie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie bardzo teraz dużo wrzucam różnych filmików. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, są to takie skróty filmików YouTube'owych, więc jeżeli jesteście w niedoczasie i nie macie czasu oglądać filmików na YouTubie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagrama, bo tam naprawdę można przyswoić dużo wiedzy w krótszym czasie. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, pa!